Sztorm, jak widzimy, nie odpuszcza. Niektórzy na statku już mają dość tego kołysania. Szwagier leży w koi, przytula miskę do siebie. Oczywiście nie będę tutaj się wypowiadał, co w tym momencie robi. No ale zawsze jest takie zalecenie, że jak się wymiotuje, opróżnia żołądek, to trzeba czymś go uzupełnić, bo to nie można dwa dni bez jedzenia i o pustym żołądku jechać tak dalej, bo organizm może się odwodnić. Dlatego trzeba suche skórki z chleba jeść na siłę, popijać to wodą, no i oczywiście można to za pół godziny z powrotem zwrócić, ale no to już musi być, żeby coś tam w żołądku zostawało, żeby on mógł pracować, bo jednak ten sztorm się przedłuży jeszcze o parę dni. No i wtedy taka osoba, która cierpi na chorobę morską, mogłaby ulec odwodnieniu, organizm jego mógłby się odwodnić. Także to już na siłę musi dychać w siebie, chociaż pomimo tego wszystko później, jak to się mówi, zwróci, ale zawsze coś tam śladowy pokarm, picie pozostanie w żołądku. No a my nie wiemy, jak długo jeszcze ten sztorm nam się tutaj utrzyma. Na razie nie widać widoku, nie ma widoku, żeby coś się poprawiało. Zresztą sami zobaczcie, ja tu już nie będę komentował.